zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dzisiaj będzie troszeczkę o emeryturze państwowej, o emeryturze prywatnej, no i zabezpieczenie, powiedzmy, na starość, odkładanie na starość. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No w Ameryce istnieje coś takiego jak Social Security. Social Security, no to pracownik odkłada, jak pracuje, 7,5% swojej pensji. Pracodawca dokłada 7,5% do tego, także to jest 15%, czyli mniej więcej odłoży sobie przez 6 lat na rok swojej emerytury. Czyli jak pracuje, powiedzmy, 30 lat, no to ma zapewnione 6%. No nie licząc oczywiście tych oprocentowania, inflacji i tak dalej, i tak dalej. Dla Amerykanów wymagane jest pracowanie 10 lat minimum, żeby się w ogóle klasyfikować na to, czyli 40 kwartałów. Z jakiegoś powodu dla Meksykanów jest tylko 5 lat, czyli 20 kwartałów. No jest to ciekawostka. No i te pieniądze są zabierane tylko do 100 tysięcy, tam 100 tysięcy czy 110 tysięcy, powyżej tego nie są odkładane pieniądze. No dlaczego? No bo mówią, że jak ktoś zarabia 200 czy 300 tysięcy, no to z tej państwowej emerytury to byłoby nie fair. No ciekawe to jest, no ale dla tych więcej zarabiających jest coś takiego jak 401k. 401k, no to kongres ustalił to 40 lat temu, że to są pieniądze odkładane na konto przed podatkami, czyli jeżeli ktoś zarabia 100 tysięcy, to może sobie odłożyć, powiedzmy, 20 tysięcy i płaci podatki tylko od 80. I te 20 tysięcy sobie leży, jest inwestowane na Wall Street, na Dow Jones, Nasdaq i tak dalej, przez firmy inwestycyjne, no ale to są pieniądze przed podatkami. I później te pieniądze trzeba zacząć wybierać, tam jak się osiąga około 70, to już jest maksymalny wiek, kiedy państwo mówi nie, no zaczynaj wypłacać, to my wtedy działkę bierzemy. Można również odkładać pieniądze po podatkach, także, że można sobie odkładać na starość te pieniądze. I one już nie są opodatkowane drugi raz, to już jest czysta gotówka. No ale one nie biorą udziału w tej inwestycji, czy spekulacji, czy jakby to tam nazywać. 401, no tak jak wspomniałem, jest to ograniczone tam 20 parę tysięcy rocznie. No nie wszyscy są w stanie odłożyć 20 parę tysięcy, no ale jest takie maksimum. No i Biden teraz, kiedy demokraci proponują, żeby to troszeczkę pozmieniać. No jest 6 trylionów dolarów. No to jest sporo, bo to jest parę trylionów, to jest budżet amerykański. Także 6 miliardów trylionów jest na kontach oszczędnościowych. 11 trylionów jest przesunięte poza te podatkowe konta, także to jest 17 trylionów dolarów w tych 401 i w tych kontach poza podatkowych. Średni Amerykanin, no to miał 120 tysięcy, no ale średni. Średnia ważona, no to była tylko 7800, tak, także 50% ludzi miało więcej niż 7800, 50% miało mniej niż 7800. Te sama górka, te 5% społeczności, no to ma 320 tysięcy. Ten poniżej, ta 1/5, czyli tam 80%, to ma 125 tysięcy, 3/4 powiedzmy, no to ma 75 tysięcy, no ale ta średnia ważona jest 7800, no to są małe pieniądze, tak, to są małe pieniądze, no ludzie mało zarabiają i mało odkładają. Ludzie, którzy odłożyli, powiedzmy, 300-400 tysięcy, no to mogą
mogą wypłacać przez 20 lat po 15 tysięcy, no to to dokłada do tego Social Security, który powiedzmy mają 2-3 tysiące, także to jest cała ta ekonomia, ale jednak no kongres pozwolił też, że firmy dokładają. Także jeżeli ktoś nawet mało zarabia i odłoży sobie $100, no to bardzo często firmy dokładają $100 do każdych $100, powiedzmy do 1000 czy 2000, tak? No bo firma też ma jakiś tam maksimum. Także nawet jeżeli ktoś nie tak dużo zarabia, no ale sobie odłoży $1000 samemu, czyli powiedzmy mniej niż $100 na miesiąc, no to ma te drugie na rok, tak? $1000 na rok, no to ma drugi 1000 od firmy i to sobie czeka, także przez 10 lat powiedzmy będzie miał 20 tysięcy. No ludzie bardzo często więcej odkładają. No prawda jest taka, że ci, co zarabiają powyżej 150 tysięcy, no to 94% ludzi odkłada sobie, a ci, którzy zarabiają powiedzmy 15 tysięcy, czyli tam mniej niż 1500 na miesiąc, no to tylko 1/3 sobie troszeczkę odkłada, pomimo że firmy dokładają. No wiadomo, lepiej być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym. I ci bogaci są w stanie odłożyć więcej. No część krytyków no to mówi, że ci, którzy zarabiają więcej, odkładają więcej, no to są bardziej subsydiowani. No bo jeżeli ktoś tam zarabia 400 tysięcy, no to jest spore pieniądze, $200 na powiedzmy na godzinę. No to teoretycznie subsydiowany jest z tymi podatkami 10 tysięcy. A jeżeli ktoś zarabia 75 tysięcy rocznie, czyli powiedzmy tam niecałe $40 na godzinę, no to dostaje tylko z tych subsydiowany jest 3 tysiące. Także, że demokraci mówią, że to musi być dolar za dolar subsydiowanie, a nie proporcje. No. Biden i socjaliści, demokraci, przepraszam, ogólnie mówią, że to powinien być kredyt podatkowy. Co to znaczy kredyt podatkowy? No to znaczy, że nawet jeżeli ktoś płaci podatki, że powinno być 26% kredytu podatkowego. I co to znaczy? No jeżeli ktoś, powiedzmy, zarabia 50 tysięcy i musi zapłacić 10% podatków federalnych, czyli powiedzmy to jest 5 tysięcy, no to też nie do końca, bo jeżeli ktoś zarabia 50 tysięcy i ma żonę, no to można sobie odłożyć 24 tysiące, także płaci się podatek od 25 tysięcy, czyli by było 2500 podatku, no i kredyt byłby 26%, no czyli połowę z tych pieniędzy, które miałby zapłacić, wróciłoby by do niego, tak, także to jest ta propozycja demokratów. No to są jakieś tam oszczędności. No przeciwnicy mówią, że ludzie i tak by nie odkładali, bo nie wierzą rządowi. Tax credit, tak samo właśnie jak wspominałem z tym, co pracodawca dokłada. Ludzie nie garną się do tego. Ludzie się nie garną, no i powinni, można by było to zmienić. No, inna też sprawa w tym, co Biden proponuje, no to jest to, żeby po prostu przymusowo, jak jest pensja, no to żeby państwo odkładało na ten drugi filar, tak jak kilkadziesiąt lat temu zrobiło, że odkłada na Social Security, to teraz ma przymusowo odkładać na ten drugi filar. No jest to coś podobnego do w Singapurze. W Singapurze to jest tak, że państwo zabiera pieniądze na mieszkania. Po prostu wszyscy są w systemie mieszkaniowym i każdy sobie tam co miesiąc odkłada tam ileś przymusowych procent, nie wiem ile to tam jest, procent 2, 3 czy 4. Także, że kiedy pracuje, no to ma fundusz mieszkaniowy, no i państwo buduje mieszkania, także państwo ma te pieniądze na te mieszkania. No część ludzi mówi, że to jest no bardzo, bardzo mądre. No,
prawda jest taka, że oni, powiedzmy, nie budują kawalerek, nie budują jedno sypialniowych mieszkań, budują tam dwu, trzy, cztero sypialniowe, wszystko z tego powodu, że mieszkania dostają, no trzeba odłożyć, później trzeba dołożyć, trzeba wziąć pożyczkę i tak dalej, no ale stawiają na rodziny. Tam w Singapurze osoba samotna, no to nie dostanie mieszkania z tej przymusowego odkładania, dopóki tam nie osiągnie 40 lat, czy jest jakiś tam wiek, no i wtedy mówią, że to już jest sytuacja beznadziejna i tam samotna panna, czy kawaler, no to może się składać o te mieszkanie z tej puli państwowej, co odkładał. No i teraz jest takie pytanie, czy państwo, czy kongres powinien ingerować w to, żeby przymusowo. No, statystycznie to jest tak, że te firmy, podobnież, które mają przymusowe odkładanie pieniędzy, to znaczy jak ludzie przychodzą do pracy i tam mówią, będziemy ci zabierać. No to się okazuje, że 80-70% ludzi po prostu zostaje przy tym i później nie mówi, to ja rezygnuję, wolę kasę niż te pieniądze, żeby były odkładane. Także ten bat jakoś tam działa. Także 86-90% zostaje z tym względem, tylko powiedzmy 57%, kiedy ludzie mają szansę i mówią tak, pracodawca mówi, możemy ci załatwić to, że będziesz oszczędzał, to tylko powiedzmy 57% decyduje się. No tak, także ten bat jakoś to działa. No w kongresie, czy to ustalą? No chyba nie ustalą. Druga sprawa to jest też, że w tych niektórych kontach, no to ludzie po prostu skaczą na lewo i na prawo, bo szukają jakiegoś największego zysku. No a zysk to był taki, że powiedzmy w styczniu, w lutym, no to Dow Jones był 30 tysięcy, po dwóch miesiącach, no to był tam 18-19 tysięcy. No to i tak to było dużo więcej niż za Obamy. Obama jak odchodził, to był Dow Jones, był 16 tysięcy. Jak później się popatrzy, czyli Dow Jones 16 tysięcy, pół roku temu za Trumpa było 30 tysięcy, czyli dwa razy. Później spadł do 19 tysięcy, czyli więcej niż za Obamy. Na teraz jest około tam 28-29 tysięcy. Także to wszystko skacze i te na tych kontach drugiego filaru, to są ostrzeżenia, jak ludzie tam otwierają, to tam są ostrzeżenia. Nie patrzcie się za bardzo na te fluktuacje codzienne, bo to nie ma znaczenia. Tam długoterminowo to będzie dużo lepiej i tak dalej, i tak dalej. No, prawda jest taka, że od 1990 roku w takich planach emerytalnych, no to brało udział 40% rodzin brało w planach takich normalnych emerytalnych. Jak weszło ten 401, no to brało udział około tam 35%. Na dzień dzisiejszy, no to w tych planach emerytalnych innych, no poza Social Security, no to bierze udział około tam 20%, no ale w tych 401 bierze udział około 45%, także 60% ludzi oszczędza, a 60% ludzi oszczędza w jakiś tam sposób poza tym Social Security. No nauczyciele, ta budżetówka, no to jest całkowicie poza tym, no bo nauczyciele, policjanci, urzędnicy, strażacy i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, którzy pracują tam w miastach, czy dla Stanów, no to oni mają te swoje plany emerytalne, które są płacone z pieniędzy podatnika. Detroit, Chicago, większość tych socjalistycznych miast prowadzonych, to oni tam mają straszny deficyt budżetowy, no bo tam 60% pieniędzy z podatków, no to idzie właśnie na plany emerytalne. Także to też jest ciekawa sytuacja, jak to się wszystko zdegenerowało i jak ludzie są w stanie wykorzystać cały system. Także oszczędzaj jak możesz,
i oszczędzaj, kiedy nie możesz. Oszczędzaj zawsze, ile tam ciebie stać. No, będzie się zmieniało. Biden właśnie też socjalista proponuje najróżniejsze tam rzeczy, które na pewno tąpną te plany oszczędnościowe. Także jeżeli jesteś w Ameryce, masz obywatelstwo, możesz głosować, no to głosuj na konserwatystów, głosuj na Trumpa. Rozumiem, że 4-7 to bardzo denerwuje, no ale jednak nie możemy jako Polacy, którzy mieszkają w Ameryce, głosować na socjalistów. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję, serdecznie zapraszam. To jest Szałeczka, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku.